Truna Świata Audycja Historyczna Adriana Truna W pierwszej części tej krótkiej serii opowiadałem o budowaniu potęgi Japonii w erze nowożytnej. Ma to ułatwić wprowadzenie w temat konfliktu, jaki dwa wielkie narody stoczyły o wpływ w Azji na przełomie lat 1904 i 1905. Wojna japońsko-rosyjska odcisnęła mocne piętno w świadomości tak Rosjan, jak i Japończyków, dając nowy kierunek rozwoju polityki zagranicznej dla obu mocarstw. Jednocześnie należałoby wyjaśnić, bo nie jest to dla każdego oczywiste, jakim cudem wschodniosłowiańska nacja znalazła się tak daleko od swoich pierwotnych siedzib. Jak wielki obszar niestanowiący obiekt zainteresowań ze strony wielkich państw padł łupem Rosjan? Czy kolonizacja Syberii była w jakikolwiek sposób podobna do tej, którą przeprowadzali konkwistadorzy w Amerykach? A może był to proces o wiele bardziej spokojny i mniej krwawy? O tym wszystkim dowiecie się dzisiaj, tutaj, w strunie świata, przed Wami. Podróż w odmęty historii nowożytnej. Witajcie na Syberii! Podbój największej pojedynczej krainy, takiej jak Syberia był zdecydowanie zadaniem długotrwałym i skomplikowanym. Zastanówmy się wspólnie nad tym dokonaniem. W granicach państwa rosyjskiego znajduje się olbr olbrzymi, boliczący aż 12 milionów 700 tysięcy kilometrów kwadratowych obszar położony na wschód od gór Ural, wcale niemałego łańcucha górskiego. Obszar ten ciągnie się na przestrzeni 5,5 tysiąca kilometrów. Ryje w sobie niesamowite skarby i jest skutecznie kontrolowany przez jeden ośrodek władzy, jakim jest Kreml. Czy zawsze tak było? Oczywiście, że nie. Przez sporą część bytności rosyjskiej wazji inicjatywa należała do prywatnych ludzi i wizjonerów. Nierzadko budowę potęgi Rosji byli odpowiedzialni skazańcy, zesłańcy czy po prostu prości i twardzi ludzie. Kozackie bandy z jednej strony uciekały przed carskim butem aż po głęboką syberyjską tajgę, z drugiej potrafiły na rozkaz z Moskwy eksplorować tysiące wiorst terenu, poszerzając władzę Romanowów. Tamtejsze stepy i lasy zamieszkiwały liczne ludy, bo Syberia nigdy nie była pusta. A co znaczy nazwa tego terenu największego w świecie obszaru kulturowo politycznego. Czymże jest Syberia? Według niektórych hipotez ma ona oznaczać największych niszczycieli świata antycznego, Hunów. Istotnie, to syberyjskimi stepami plemię przybyło do Europy, siejąc śmierć i zniszczenie. Pod zniekształconą nazwą Seber mieli przekazać w spadku swe miano właśnie temu obszarowi. Inna propozycja mówi o mongolskim, tunguskim lub burjackim określeniu wilka, psa, bagna lub zarośli. Prawdy zapewne nie uchwycimy. Rusini w średniowieczu zdawali sobie ograniczoną sprawę z wielkich połaci terenów leżących na północny wschód od granic ich rozległego państwa, Rusi Kijowskiej. Jednakże władza centralna Zjednoczonego Państwa nie widziała okazji w ekspansji na te niezagospodarowane ziemie. Koszt podboju w stosunku do potencjalnego zysku wydawał się skrajnie nieopłacalny, toteż póki nie nastąpiło rozbicie dzielnicowe Rusi, granica de facto nie przesuwała się w kierunku Syberii. Możemy to porównać do sytuacji Polski i Prus. Bolesław Chrobry czy Bolesław Krzywousty dokonywali militarnych wycieczek w celu pacyfikacji bugańskich Prusów, by poskromieni nie próbowali najeżdżać na ziemię Mazowsza, Kujaw czy Pomorza. Jednocześnie nie następowało zagarnięcie tychże terytoriów, na które polskie oddziały drużyny czy rycerzy gromiły wroga. Kolonizacja tych terenów siłami wyłącznie polskich osadników i wojska była opłacalna wyłącznie w perspektywie długoterminowej. Zaś interesy piastów skupiały się wówczas w innych częściach kraju. Granica była utrwalona aż po czasy rozbicia dzielnicowego, kiedy to Mazowsze musiało zacząć sobie radzić z problematycznymi sąsiadami na własną rękę. Skutek wszyscy znamy. Konrad Mazowiecki ściągnął do Polski krzyżaków, którzy faktycznie rozwiązali kwestię pruską, ale jednocześnie zapewnili żywotne zagrożenie dla państwa polskiego. A jak było z graniczącymi z ziemiami ruskimi, ugrofińskimi plemionami? Sytuacja tutaj była zgoła inna. Rusini prowadzili z początku sporadyczny, potem dopiero zaś ożywiony handel z tamtejszymi ludami. Ponadto zapuszczali się nieśmiało w głąb nieznanego sobie interioru. Obszar do zbadania był znaczny, zaś pierwszą, wprost podaną wzmianką o zaangażowaniu się w odkrycia jest informacja z niezastąpionej kroniki Nestora, powieści minionych lat. Kronikarz zanotował w niej o inicjatywie nowogrodzkich kupców, którzy odważyli się ruszyć w nieprzebraną tajgę poza tereny nominalnie podległe Rurykowiczom. Wyprawa ruszyła w roku w 1096 zarządów księcia Nowogrodzkiego Wielkiego Mścisława Haralda. Jej głównym zadaniem było nawiązanie przyjaznych kontaktów handlowych z miejscowymi plemionami oraz zbadanie olbrzymiego terytorium, jakie stało otworem poza nominalną granicą księstwa, która wówczas opierała się na rzece Dwinie, zamarzającej na 6 miesięcy w roku. Ekspedycja ruszyła szlakami wodnymi, najlepszymi do sprawnego poruszania się, co było nie bez znaczenia, zważywszy na tradycje żeglugowe Waregów. O czym zresztą wspominałem w poprzednich odcinkach. Wyprawa odkryła rzeki Mezeń, Usę oraz Iżmę, po czym wpłynęła na największą arterię wodną tamtego rejonu, Peczorę. Peczora, licząca ponad 1800 km długości, wiodła swym krętym szlakiem pod nieznaną kupcą wielką barierę terenową, która musiała wzbudzić w nich respekt. Był to łańcuch gór Uralu, który wydawał im się zbyt znaczącą blokadą dla ich dalszej wędrówki na wschód, wobec czego postanowili oni trzymać się dalej rzeki Peczory. Podróż zakończyli, kiedy owa rzeka wpadła do wielkiego lodowatego morza, nie będącego przychylnego dla żeglarzy, nawet tak doświadczonych jak potomkowie Wikingów. Odkrycie Morza Peczorskiego, będącego częścią znanego już wówczas wcześniej Morza Barentsa. Wytyczyło nową granicę znanego Rusiną świata, lecz nie poszło zatem nic więcej. Przynajmniej na razie. Teren wydawał się być dziewiczy, ale zbyt odległy od rusińskich grodów, by efektywnie sprawować nad nim kontrolę. Mimo to, wyprawa ta musiała być znacząca, skoro Nestor zdecydował się na jej spisanie w swej wspaniałej kronice. Przez następne dwa stulecia trochę zaczęło się zmieniać na tych obszarach. Najazd mongolski i podporządkowanie księstw ruskich nie miały większego znaczenia dla kontaktów Rusinów z Ugrofinami, które trwały i powoli nabierały systematyczności oraz zażyłości. Począwszy od XII wieku, nowogrodzianie zaczęli pobierać daniny od miejscowych plemion, co początkowo było jednak dość sporadycznym rozwiązaniem i nie zmieniało charakteru ziem, które do historii przeszły jako Jugra i Perm. Dopiero chęci chrystianizacyjne duchowieństwa prawosławnego. Kolonizacja obszarów przez ambitniejszych kupców czy myśliwych doprowadziła do żywszej komunikacji z tymi terenami. Na tym tyle zasłynął żyjący w XIV wieku Stefan Spermu, biskup tamtejszego miasta i późniejszy święty. Jego celem było nawrócenie komiaków, miejscowego plemienia, na chrześcijaństwo, do czego mocno się przyłożył, tworząc na ich potrzeby specjalny alfabet zwany staropermskim. Jego apele o natężenie działań misyjnych, ale także i politycznych, przyniosły efekty. Zaangażowanie ruskich książąt rosło, a w początku XV wieku na tamtym obszarze budowano już nowe miasta, grody czy punkty handlowe, takie jak Solikamsk. Zwłaszcza odkrycie Solanek oraz rud metali doprowadziło do zwiększenia aktywności osiedlańczej na terenie Permu. Sławnący nowogród utracił jednak kontrolę nad tymi ziemiami do połowy lat 70. XV wieku na rzecz rosnącej w siłę Moskwy oraz miejscowych ugrofińskich książąt którzy nawet założyli własne, prawosławne państwo w Wielkim Permie. Te dość szybko jednak zostało podporządkowane księstwu moskiewskiemu przez jego władcę, Iwana III Srogiego i ostatecznie wcielone w skład państwa Rurykowiczów do roku 1505. Tym samym oparto granice największego ruskiego księstwa na łańcuchu uralskim, co wydawało się być wówczas rozwiązaniem ostatecznym. Moskwa patrzyła bowiem na zachód, ku ziemiom Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz na południe i południowy wschód, skąd trapiły ją najazdy tatarskie z Krymu oraz Kazania. Syberia miała zaczekać na swoją kolej. Zyski nowogrodzkich warstw kupieckich z obrotu solą, drewnem, potażem oraz najcenniejszymi, będącymi coraz bardziej opłacalnymi w kontaktach handlowych z Europą, skórami, kazały moskiewskim władzom ugruntować. Ich pozycje na zachód od Uralu, co realizowano, nadając przywileje poszczególnym rodzinom bojarskim i zasłużonym kupcom. Do jednych z nich należeli Stroganowowie, niezwykle przedsiębiorczy klan nie mający problemu z zorganizowaniem wielkich ekspedycji. Potęgę ich rodu zapoczątkował kupiec nowogrodzki Anikiej, który skupił się na rozwoju wydobycia soli w ziemiach nad rzeką Kamą i Czusowają. Skutecznie zarządzał majątkiem, który przynosił tak znaczne dochody do carskiego skarwca, że nowy car Iwan IV, który przeszedł do historii pod przydomkiem groźnego, zdecydował się zawierzyć Ankijowi i powierzył mu odpowiedzialne zadanie. Do Archangielska nad Morzem Białym w 1555 roku zawitali angielscy kupcy, którzy, założywszy kompanię Moskiewską, mieli plan wzbogacenia się na handlu z Rosją, a w dalszej perspektywie wytyczyć morski szlak do Chin. Iwanowi bardzo zależało na pozytywnych stosunkach z Anglią. W późniejszym czasie wielokrotnie proponował Elżbiecie I ożenek. Nieskutecznie. Car nakazał Stroganowowi pilnować porządku i bezpieczeństwa angielskich kupców na trasie archangelsk moskwa Co więcej, otrzymał przywilej kontrolowania poddanych Tudorów, jeżeli zaszłaby taka potrzeba. Świadczyć to mogło o wielkim zaufaniu szalonego władcy, którego nie można było zmarnować. Anikiej, wspomagany przez swych trzech synów Jakowa, Grigoria i Siemiona, wywiązywał się z zadania wyśmienicie. Przedostatni Rurykowicz zdecydował się wówczas na powierzenie mu kolejnego zadania zbierania danin od chłopstwa w Permie i kraju pomorskim. To także nie było dla Anikija problemem, a Kreml otrzymywał spodziewane dochody. Nagrodę Stroganowowie otrzymali rozległe włości u podnóży Uralu z prawem kolonizacji nowych ziem, utrzymywania wojskowych zaciągów i ściąganiem chłopstwa z głębi Rosji. Dodatkowo Iwan IV włączył jego ziemię w skład Opriczniny, czyli ziemi, która podlegała bezpośrednio carowi z ominięciem bojarskich i książęcych rodów ziemskich. Anikiej umierając w 1570 roku, w sędziwym wieku 82 lat, Mógł z nadzieją patrzeć na swych następców. Zbudował solidną podstawę ekonomiczną stroganowowów, którzy mając specjalne łaski u carów, mogli pozwolić sobie na dużo więcej niż jakakolwiek inna kupiecka rodzina. A był to solidny przedsiębiorca. Jego kontakty z Anglikami oraz Holendrami doprowadziły do ściągnięcia specjalistów zachodniej Europy, którzy doradzali w zakresie rozbudowy grodów i miasteczek, które stroganowowie zakładali na zakładanych przez siebie od ugrofińskich plemion ziemiach. Co więcej, mieli przywilej przejmowania wartościowych jeńców od carskich wojsk i kierowania ich do swych włości. W taki oto sposób na Syberię zaczęli trafiać Szwedzi, Niemcy, a co dla nas ważne, Litwini i Polacy. Nasi rodacy odegrali znaczną rolę w opanowaniu tej krainy, ale do tego przejdę w odpowiednim czasie. Jeńcy, często znający zachodnią technologię i będący bardziej wykształceni od Rosjan, usprawniali zarząd nad ziemiami permskimi oraz kamskimi. Niestety dla Stroganowów po śmierci Anikija nastąpiły krwawe właśnie rodowe o podział majątku co spowodowało popadnięcie w tymczasową niełaskę u cara Iwana IV Mimo tego ich pozycja była bezpieczna choć nie mogli liczyć na kolejne przywileje płynące z Moskwy Musieli to jakoś zmienić musieli zabłysnąć a okazja do tego miała nadejść dość prędko Iwan IV jako pierwszy władca moskiewski koronował się na cara, czyli cesarza. Tytuł ten uzurpował sobie po upadku Konstantynopola, czyli cesarstwa wschodniorzymskiego, który dokonało się prawie stulecie wcześniej. Podstawą do takiego kroku było, były powiązania małżeńskie z cesarską dynastią paleologów, oraz twierdzenie, że Wielkie Księstwo Moskiewskie jest największą potęgą prawosławną w świecie. W obiegu była także popularna koncepcja Trzeciego Rzymu. Jedynego, prawdziwego i ostatecznego. Wedle niej, pierwszy Rzym miał popaść w herezję. Konstantynopol zaś próbował skłonić się ku tej herezji, lecz upadł z rąk muzułmanów. Dlatego to stolica Rurykowiczów ma za zadanie być centrum światowego chrześcijaństwa. Ambicje wielkie. Lecz prawdo ich twierdzenia mało. Mimo tego, od 1547 Moskwa podniosła oficjalne pretensje do całości ziem ruskich, no i nie tylko. Zagrożona była tym Litwa, dynastia Jagiellonów. W zasięgu wzroku Rurykowiczów były zakonne inflanty, szwedzka Ingria oraz Karelia. Choć to kierunek zachodni był dla Moskwy najatrakcyjniejszy, to najskuteczniej działała ona jednak na wschodnim kierunku. Iwan miał okazać się wielkim okrutnikiem i tyranem, lecz od początku był też głębokim dewotą. Potrafił korzyć się przed pojedynczymi, ambitnymi mnichami, gromiącymi go za jego liczne grzechy, potrafił także zabić swą sławetną pałką luterańskiego pastora zagadanie o lutrze. Młody car widział siebie jako obrońcę prawdziwego chrześcijaństwa. Dlatego obecność agresywnych muzułmańskich i tatarskich kanatów na wschodniej granicy Moskwy irytowała go do granic możliwości postanowił rozprawić się z tatarskimi następcami Złotej Ordy, która przez dziesięciolecia pastwiła się nad ruskimi księstwami. Iwan zebrał wojska i ruszył na Kazań, znaczący ośrodek handlu nad Wołgą i stolicą Hanatu Kazańskiego, będącego już wcześniej pod ograniczonymi wpływami Rosji. Walki trwały dwa lata i zabrały życie wielu żołnierzom carskim, lecz w październiku 1552 roku osiągnięto cel – Kazań, Brama na wschód i twierdza oporu stepowych wojowników padła. Ostatni han Kazania, jedyger Mehmed, padł na kolana przed Iwanem. Został oszczędzony w uznaniu jego waleczności, zaś potem przyjął chrzest i do końca życia, pod zmienionym nazwiskiem, walczył za swojego nowego pana w Inflantach. Iwan IV mógł sobie winszować. Pokonał wroga uciążliwego, choć osłabionego za targami wewnętrznymi. Poza tym zabezpieczył ziemię nad Kamą oraz górną Wołgą. Co ułatwiało handel rosyjskim kupcom kierującym się na wschód w kierunku Uralu. Bezpieczeństwa dla, bezpieczeństwo dla nich wzrastało, co ożywiło ruch tych ludzi i dało perspektywy na przekroczenie tychże gór w niedalekiej przyszłości. Sprzyjało temu dalsze działania wojsk carskich, które do 1557 roku opanowały Baszkirje w biegu rzeki Białaja. Zdobycie tychże ziem mocniej opierało granice Rosji na dzisiejszej granicy między Europą a Azją. Eksploracja ziemna wschód była jednak jeszcze utrudniona. Ziemie podbite przez Iwana należało najpierw ujarzmić, założyć siatkę administracyjną, wybudować twierdze i grody, ściągnąć osadników z Rosji oraz rozpocząć aktywną chrystianizację. Tutejsi Tatarzy stali na wyższym niż okolica poziomie cywilizacyjnym i choć rzadko potrafili obchodzić się z bronią palną, to zadanie było problematyczne, bo liczono się z ich buntami. Tak więc następujące lata miały być przeznaczone na zintegrowanie tych ziem. Wzrok Iwana zresztą zwrócił się jeszcze raz przeciw muzułmanom, tym razem z Dolnej Wołgi. Nieporządek na stepach i niebezpieczeństwo dla Moskwy, pochodzące z kanatu astrahańskiego, skłoniły Iwana do rozprawienia się z Tatarami nad Kaspijskimi. Car zdobywał Astrahań dwa razy, w 1554 i w 1556 roku. Konsekwencją drugiej kampanii było unicestwienie kolejnego dziecka po Złotej Ordzie, oraz zniszczenie wielkiego centrum handlu chrześcijańskimi niewolnikami, jakim był wówczas Astrahań. Rosja oparła swoją granicę o Morze Kaspijskie i uzyskała wielkie połacie olbrzymiego stepu. W owym czasie, po stepach od dawna hasali wolni awanturnicy świetnie znani nam kozacy. Notowani już od XIV wieku w kronikach, początkowo byli nazwą dla fachu, nie zaś grupy społecznej. Choć narodowość pojedynczych wojowników nie miała znaczenia, to byli to głównie prawosławni Rusini, uciekający przed przywiązaniem do ziemi i wyzyskiem szlachty czy bojarstwa. Żyjący z wojaczki i przede wszystkim napadów na muzułmanów potrafili realizować z mistrzowskim zapałem kampanię, nierzadko wypływając swymi czajkami, czyli drewnianymi porządnymi łodziami, na Morze Czarne, i plądrować osmańskie miasta, co wywołało wściekłość Turków. Kozacy nadgnieprzańscy podlegali Rzeczypospolitej, zaścizna dwołgi Donu Rosji. Zdecydowanie więcej wolności mieli w polskiej koronie niż w Ceracie, lecz to ci rosyjscy o wiele bardziej przysłużyli się swojemu panu oraz państwu. Nie zapomnieliście o Stroganowowach? W latach 70. XVI wieku, mimo właśnie rodzinnych i chwilowej niełaski szalonego Iwana Groźnego, wiodło im się naprawdę dobrze. Tak dobrze, że można śmiało rzec, że należyli do czołówki finansjery carstwa rosyjskiego. Ich apetyty na rozwój działalności były stale nasycane przez wdzięczną władzę. Rodzina Stroganowowów stała się dostawcą niezwykle cennego futra na Kreml. Soból tajgowy to niewielki ssak z rodziny łasicowatych, żyjący wówczas, bo jego populacja została mocno przetrzebiona, w wielu rejonach Rosji. Jego futerko ma nieporównywalnie większą wartość niż jakiegokolwiek zwierzęcia tamtejszych obszarów. Jest niesamowicie gładkie, ma piękne kolory, zaś noszenie go było bardzo wygodne. Sobole futro w Europie było tak wysoko cenione, że Karol V, cesarz rzymski, powieki August i król Hiszpanii regulował kto w ogóle ma prawo je nosić. Rosyjskie lasy były głównym, a nawet jedynym źródłem pozyskiwania tych łasicowatych. Jednak, jak mówiłem, liczebność soboli na zachód od Uralu malała. Masa myśliwych po prostu wytępiała je w okolicy, co stroganowom nie było wcale na rękę, bo mieli z tego wielkie zyski i poważanie. Choć kwitło ważelnictwo soli, potażu, hutnictwo, czy nawet gdzie nigdzie znajdowano złoża złota, to zdobywanie skór było łatwiejszym i dochodowym interesem. W poszukiwaniu Soboli Rosjanie zaczęli przekraczać tę wielowiekową barierę. Ural został sforsowany, a za nim? Nie, wcale nie pustka, niespodzianka. Kolejny tatarski hanat. Hanat syberyjski to kolejne dziecko złotej ordy, które wyrwało się z podpanowania panowania następców Dżengisana i Batuchana, rezydujących w Seraju. Założone w 1490 roku, w XVI wieku, jego władze były zajęte głównie rozterkami wewnętrznymi oraz nawracaniem na islam populacji zajmującej się osiadłym rolnictwem i hodowlą. Oprócz stojących u steru rządów Tatarów, państwo to zamieszkiwali Wogłowie, czyli Mansowie, oraz Ostiacy, ludy ugrofińskie. Ziemie Hanatu obejmowały wschodnie ziemie od Uralu, skupione w dorzeczu olbrzymiej syberyjskiej rzeki Ob oraz Irtysza. Kiedy w 1552 roku padł kazań, han syberyjski Jedyger nawiązał kontakt z Iwanem IV, obiecując posłuszeństwo i płacenie daniny, zwaną jasakiem. Jasak płacony był w naturze, w najcenniejszym dobrze mogącym zostać przysłanym z tych ziem. A zatem musiało to być futro albo skóry. Nominalne zwierzchnictwo Rosji ułatwienia w ruchu rosyjskich kupców i myśliwych skończyły się wraz z dojściem do władzy Kuczuma. Kuczum po wieloletniej wojnie domowej obalił Jedygera w roku 1563, umocniwszy swą władzę, ograniczał kontakty z Moskwą, zaś w 1571 roku wstrzymał wysyłanie Jasaku. Ponadto rozpoczął nieprzyjazne działania przeciw Ceratowi. Skumał się z stepowymi ludami, Kazachami i Nogajami co stanowiło zagrożenie dla prawosławnego państwa. Zabezpieczając się tymi porozumieniami, Kuczum rozpoczął pieszcze najazdy za Ural do Europy. Płonęły rosyjskie osady, porywani i sprzedawani w niewolę byli słowiańscy osadnicy, rujnowany był stroganowołowski biznes. Tak dłużej nie można było żyć. Ale jak kupcy mogli odeprzeć ataki zorganizowanego państwa, nie mając na miejscu swoich wojsk? Należało znaleźć najemników. I tu właśnie niebiańskim darem mieli się okazać kozatcy renegaci z nadwołki. Car Iwan IV, który swoimi działaniami zasłużył w owym czasie na przydomek groźnego, był zbyt zaangażowany w sprawy wewnętrzne Rosji, czyli terroryzowanie bojarstwa i niższych stanów, by myśleć o pilnowaniu wschodniej granicy. Zezwolił wówczas stronę stroganowową na zaciągi wojskowe oraz wydał im zgody na zasiedlanie ziem na wschód od Uralu, co było przywilejem przełomowym, bo warunkiem ponoszenia całości kosztów z wojskami Kuczuma i plemion ugrofińskich. Stroganowowie mieli także zabezpieczać i aprowizować nowe tereny. Rut niezwłocznie zabrał się więc do korzystania z tych nowo nadanych praw. W 1579 roku na Wołdze grasowała wielka, półtysięczna banda kozacka. Żyła z grabieży, lecz jej los wisiał na włosku, gdyż wojewodowie rosyjscy ścigali grupę i byli coraz bliżsi jej likwidacji. Renegatami dowodził utalentowany Ataman, czterdziestokilkuletni Jermak Timofiejewicz. Grunt palił mu się pod nogami, niebezpieczeństwo śmierci było wysokie. I wtedy los okazał się szczęśliwy dla tych bandytów. Przyszło pismo z nadkamskich posiadłości stroganowowów. Wnukowie Anikieja, Nikita i Maksym zapraszali sławnego Jermaka na swe ziemię, obiecując protekcję zamiast za wierną służbę i gotowość do walki. Timofiejewicz natychmiast przekonał swoje sotnie i ruszył z nimi nad Ural. Współpraca między nimi układała się pomyślnie i nawet chwilowo Jermak został wypożyczony carowi do walki z wojskami króla Stefana Batorego. Kiedy wrócił nad Ural, otrzymał niezwykle ważną jak miało się okazać, przełomową misję. Najprawdopodobniej 1 września 1581 roku, bo data nie jest w 100% pewna, ruszyła wielka ekspedycja. Wyprawa miała za zadanie poskromić Hana Kuczuma i opanować nadane przez cara Stroganowową ziemie nad rzekami Tobą i Irtyszem. Cel był ambitny a środki przeznaczone na zorganizowanie kampanii znaczące. Maksym i Nikita wydali olbrzymią, zawrotną wówczas sumę 20 tysięcy rubli na aprowizację i wyposażenie. Jermak, otrzymawszy dowództwo, posiadał około 840 ludzi, konie oraz artylerię, która dawała mu olbrzymią przewagę w przyszłych bitwach, mimo że było to ledwie kilka armat. Jego wojacy byli uzbrojeni w broń palną, której Tatarzy nie mieli wcale. Pod komendą Timofiejewicza, Znaleźć można było tych 500 Kozaków oraz wsparcie siły żywej od kupieckiego rodu, a tam cudzoziemcy, zatrudnieni dobrowolnie lub zrekrutowani z jeńców. A zatem wraz z Kozacwem w głąb Azji ruszali Litwini, Niemcy, no i oczywiście Polacy. Wyprawa na miarę konkwisty Korteza czy Pizara, bo taką miała się okazać ta eskapada choć przeciwnikiem były konne, biedne ludy, parające się hodowlą bydła, a nie pławiące się w złocie mieszkańcy Ameryk ekspedycja płynęła po syberyjskich rzekach. Kama, Czusowaja, Sierie Brianka, Żarawla, Barańcza, Tagił oraz Tura. Wiele set kilometrów szlakami wodnymi, na mocnych, kozackich strugach. Czasem z konieczności transportując te barki siłą ludzkich mięśni przez ląd, by wpuścić je na dalsze rzeki. Przenoszenie przez kozaków z wody do wody suchą stopą łódek nazwano przewłokami. Był to najbardziej ryzykowny manewr w życiu codziennym wyprawy, gdyż łatwo było zaskoczyć żołnierzy jermaka w niedogodnym położeniu i pokusić się o rozbicie najeźdźców. Mimo to kuczum jednak nie reagował, mimo że tracił oddziały zwiadowcze. Kozacy przezimowawszy, nienękani, na wiosnę ruszyli dalej. Opór wojsk syberyjskich zaczął tężeć. Mimo tego Timofiejewicz opanował Czengisturę, starą stolicę i ważną twierdzę strzegącą do Rzecza Tury i Tobołu. Straty kozackie zaczynały być coraz bardziej demoralizujące dla towarzyszy broni. Mimo tego Jermak nakłonił podkomendnych do dalszego marszu. Oprócz siły żywej niczego im nie brakowało, no może oprócz koni. Żywność zdobywali z łatwością, sami będąc zaskoczeni jak żyzne mogą być ziemie zauralskie. Wyprawa parła na stolice Hanatu, Kaszłyk. Han Kuczum zdecydował się w końcu wydać walną bitwę nieopodal niej, na przylądku czuwaszskim. Gdzie zdążył zbudować pewne fortyfikacje, a nawet ściągnął zakupione za olbrzymie środki od władców Transoksjany armaty. Do decydującego starcia doszło 26 października 1582 roku. Kuczum miał olbrzymią przewagę liczenną, lecz walki były przez niego źle poprowadzone. Artyleria Syberyjska, wskutek nieumiejętności korzystania z niej, nawet nie zdołała odpalić jednej salwy w kierunku struktur kozackich. Ci z kolei, dobrze zaznajomieni z bronią palną, Siali popłoch, ostrzeliwując się z niej. Krewny Kuczuma i zdolniejszy od niego dowódca, Mametku, został ranny i zniesiony z pola bitwy, co skłoniło ugrofińskich sprzymierzeńców syberyjskich Tatarów do ucieczki. Zaś kiedy kozacy wyskoczyli z łodzi i szturmem wzięli umocnienia polowe, z bitwy uszedł Kuczum. Kaszłyk został wzięty. Triumf był olbrzymi. Jermak nie umieszkał zdać raport z Stroganowową oraz samemu Cerowi. Jego posłaniec, nie, ja, ja, niejaki Iwan Kolco, gdy dotarł w 1583 roku do odległej, o prawie 1900 km Moskwy, musiał najpierw wysłuchać gniewu Cara, który był nie w humorze z powodu perturbacji związanych z ekspedycją Jermaka na wschodnich rubieżach Ceratu. Drąc się na przybyszy nakazał zawrócić wyprawę z powrotem za Ural. Przerażony Kolco bijąc czołem o posadzkę, szybko przekazał, że wierni Kozacy podbili przecież dla Rosji olbrzymie tereny, ściągnęli sporo jasaków w skórach, zaś sprawiający problemy Tatarzy zostali zupełnie złamani. Sukces Sara podarowany mu przez jego wierne sługi. Iwan, słysząc to, uspokoił się i wielce rad, nagrodził Jermaka piękną zbroją, zaś jego wojaków drobniejszymi podarkami. Ponadto, co ważne, przyrzekł Kolcowi wysłać wsparcie militarne. Jermak jednak musiał na nie trochę poczekać. Wszak oddział musiał przebyć dystans równy odległości z Barcelony do Warszawy. Bez bitek dróg oczywiście. Mimo niedogodności związanych z kończącym się prochem, chorobami i wojną podjazdową prowadzoną przez nieustępliwego Kuczuma, Jermak dalej wykonywał swoje zadanie. Pobierał jasak od Tunguzów i Ostwiaków, zdobywał umocnione punkty Tatarów, próbował organizować zarząd nad ziemiami syberyjskimi. W tym celu ruszał w dół rzeki Ob oraz Tawdy, eksplorując je i zdobywając wiedzę o miejscowych plemionach. W 1584 roku dotarło wreszcie wsparcie z Moskwy i Jermak mógł poczynić agresywniejsze działania przeciw Kuczumowi, który zebrał swych stronników. Jednakże to Tatar miał okazać się szczęśliwcem w starciu z rywalem. Podstępem wywabił on Jermaka z Kaszłyku i dopadł go nad rzeką Wagaj 6 sierpnia 1585 roku. Jermak, uciekając z łodzią, wywrócił się do rzeki. Zbroja zaś, podarowana przez Iwana Groźnego, pociągnęła nieszczęśnika na dno. Wielki zdobywca Syberii zginął żywiole. Zaś z zasadzki ocalał tylko jeden kozak. Panika ogarnęła pozostawiony garnizon opanowanej syberyjskiej stolicy i w jej następstwie Rosjanie w pośpiechu uciekli za Ural. Kuczum wrócił triumfalnie do swojej stolicy. Wielka zdobycz, jaką Rosjanie poczynili, wydawała się być stracona ostatecznie. W Moskwie zmienił się w międzyczasie władca. Na tron wstąpił ostatni przedstawiciel wielowiekowej dynastii Rurykowiczów i jedyny ocalały syn Iwana IV, pobożny i chorowity Fiodor. Car, wspierany przez ambitnego oraz podstępnego teścia Brysa Godunowa zdecydował się osobiście przeniąć sprawy Syberii. Nie zgodził się na utratę nowych nabytków i na wieść o śmierci Jermaka wysłał stu osobowy oddział do Kaszłyku, aby coś wskórał. Nic z tego jednak nie wyszło. Wysłano więc kolejny, tym razem trzystu osobowy oddział pod wodzą Miastnego sukina, do którego dołączono wkrótce pięciuset ludzi niejakiego Mansurowa. Ta siła była już znacząca i pozwalała na odwrócenie losów kampanii syberyjskiej. Ekspedycja zdecydowała się na umocnienie w rejonie Dżingistury. Rozpoczęto więc budowę ostrogu, czyli drewnianego fortu łatwego w konstrukcji i obronie, posiadającego ostroku, palisadę wewnętrzną oraz basztę będącą centrum fortu. Nierzadko budowano także drewniane koszary, jeśli mający zamieszkiwać ostruk garnizon nie mieściłby się w baszcie. Zbudowany w 1586 roku pierwszy ostruk Syberii nazwano Tiumeni. Miał to być zaczątek pierwszej rosyjskiej osady na Syberii. W tym momencie nastąpiło przekazanie pałeczki inicjatywy ogarniania spraw Syberii z rąk prywatnych do rąk państwa. Kreml oficjalnie wysyłał następne ekspedycje i jemu samemu podlegali kozacy ruszający za Ural. Jednakże Stroganowowie, mimo odsunięcia na Torboczny, otrzymali potwierdzenie swoich przywilejów, zaś w zamian za dalekosiężne wsparcie finansowe Ceratu w trakcie Wielkiej Smuty, Otrzymali z rąk Nowej Dynastii, czyli Dynastii Romanowów, nobilitację. Tak więc od wieku XVII stali się częścią bojarskiego świata i wielokrotnie mieli wyświadczać strategiczne usługi dla władców Rosji. Nie wyszli na tym stratni, co tylko poświadcza ich zdolności. Wracając jednak na Seberię, Tumen nie starczał dla opanowania tak rozległego terenu. Należało zbudować kolejne ostrogi, które pomogłyby w walce z Hanem Kuczumem. W tym celu, niedaleko od zrujnowanej stolicy Hanatu. Założono w 1587 roku twierdzę, której nadano nazwę Tobolsk. Natychmiast ustanowiono tam centrum administracyjne i militarne Rosjan na zachodniej Syberii. Lepsze przygotowanie się kozaków do opanowania nowych ziem było zgubne dla Kuczuma. Systematycznie rozbijano jego sojuszników, miejscowych książąt, zaś ich posiadłości były zajmowane i wcielane do Rosji. W krótkim czasie spora część ziem nad Obem i Dolnym Irtyszem była opanowana przez starskich wojewodów, którzy do roku 1598 założyli takie ostrogi jak Pełym, Tarę, Obdorsk, Surgut czy Bierjezowo. Obietnice płacenia na rzecz cara Jasaku złożyły plemiona Samojedów, Ostiaków i Tunguzów. Szłonowe. Zaś schorowany i coraz bardziej ślepy kuczum, nie był w stanie dogadać się z Rosjanami. Rosjanie najpierw proponowali mu zachowanie władzy w dorzeczu Irtysza. Wtedy odmówił, gdyż miał przewagę w wojnie. Kiedy zaś w sierpniu 1598 roku został pobity u ujścia Irmienki do obu przez wojewoda Andrzeja Wojejkowa i wtedy otworzył się na negocjacje, usłyszał żądanie bezwarunkowej kapitulacji. W zamian miał zamieszkać na carskim dworze, co kompletnie nie było dla niego rozwiązaniem korzystnym. Wobec nieuchronnej klęski Kuczum uszedł z Syberii. Wedle jednych źródeł na tereny Ordy Nogajskiej, gdzie miał zostać zamordowany w roku 1600, lub do Buchary, leżącej dziś w Uzbekistanie, gdzie miał umrzeć naturalnie w roku 1605. Jego śmierć oznaczała początek zamierania partyzanki tytarskiej na tychże terenach, choć niektórzy jego potomkowie mieli stawiać opór Rosjanom aż do połowy wieku XVII. Kuczum jest w Rosji tak znany jak Jermak, z którym walczył na śmierć i życie. Część jego krewnych przyjęła jednak chrzest prawosławny i dołączyła do carskiego dworu, za co spotkało ich uznanie ich stanu szlacheckiego. Dziwna to sytuacja, gdy część rodziny żyje po staremu i w starych tradycjach, zaś nowa otwarcie wybiera nowe ścieżki. Ale takie były realia nowożytnej Syberii. Dla Rosjan ważne było wytyczenie dogonnych szlaków komunikacyjnych z europejską częścią państwa. Ponadto kupcy oczekiwali ożywionej wymiany handlowej z zagranicą, zwłaszcza z angielską kompanią moskiewską, która ciągle wierzyła w wytyczenie szlaku po Oceanie Arktycznym, wtedy zwanym Lodowatym. Dla ułatwienia tego zadania ekspedycje ruszały w dół obu, gdzie założono obdorsk, dzisiaj zwany salehardem. Jednak prawdziwą żyłą złota był obszar półwyspu Jamał, obfitego w skóry i będącego dogodną bazą do dalszej eksploracji terenów Syberii. Założono tam w roku 1600 manganezję która dość szybko rozkwitła na tyle, by stać się siedzibą aż wojewody. Początki były niezłe, twierdza dość szybko urosła do rangi miasta, zaś Anglicy i Holendrzy prowadzili tam handel z Rosjanami i Samojedami. Stamtąd też kozacy wybierali się w dalszą podróż na wschód, słysząc o kolejnej potędze wodnej Syberii, jej Niseju. Ostatecznie jednak osada w ciągu 60 lat upadła, ludność zaś przeniosła się na południe, z powodu zamknięcia dostępu do syberyjskiego rynku zachodnim Europejczykom, oraz wytępienia zwierzyny łownej, czyli głównie sobola tajgowego, które dokonało się w zastraszająco szybkim czasie. Podbijanie nowych ziem ściągało bowiem niesamowitą liczbę myśliwych, naprawdę ogromną, chcących szybkiego wzbogacenia. Korzystawszy z broni palnej, intensywnie wykorzystywali zasoby naturalne okolicy, co zaburzało egzystencji miejscowych ludów, także chcących zdobywać skóry czy to dla siebie, czy to dla opłacenia jasaku dla nowych panów. Ekspansja rosyjska skierowała się wobec tego na południowy wschód. Na początku XVII wieku Rosję trapiło mnóstwo nieszczęść, które przeszły do historii jako okres wielkiej smutny. Problematyczne rządy Borysa Godunowa otworzyły drogę uzurpatorom, którzy podając się za cudownie ocalałego czwartego syna Iwana IV Carewicza Dymitra, nieżyjącego od 1591 roku doprowadzili państwo na skraj katastrofy. Niestabilność, chaos, głód były wszechobecne poza murami moskiewskiego Kremla. To zaś powodowało pewne zahamowanie działań aparatu administracyjnego na wspomaganie wysiłków kolonizacyjnych. Jednocześnie z tych samych powodów wzmagała się emigracja do nowych nabytków carstwa rosyjskiego. Kozacy ruszali naprzód, licząc na odkrycie bogatszych lądów i dotarcie do Chin i Oceanu Spokojnego. Sława oraz bogactwo w ich opinii Leżało tam, gdzie wschodziło słońce. Oznaczało to dalsze, dalekie eskapady, co jest zdumiewające, że tak duży wysiłek dźwigało stosunkowo niewielu. Granice Rosji rozrastały się wręcz agresywnie. Od czasu wyruszenia Jermaka na hanat syberyjski miało ledwo 20 lat, a poszerzono posiadłości Carów aż o 1000 kilometrów na wschód. Rosjanom dalej jednak było mało. Wyprawy ruszały wzdłuż dolnego biegu Irtysza i Obu. Poskutkowało to nawiązaniem kontaktów ze stepowymi ludami turkijskimi i mongolskimi – Kaumokami, Kirgizami, teleutami, a w końcu i najbardziej agresywnymi dla rosyjskiej forpoczty – Burjatami. By zabezpieczyć kolejne tereny, na których ludy mieszkające nierzadko zdecydowały się dobrowolnie płacić wojewodom carskim Jasak, budowano kolejne twierdze ostrogi. Tomsk założono w 1604, Turuhańsk w 1607 roku. A zatem w przeciągu następnego dziesięciolecia znowu przesunięto granice Rosji w kierunku południowo-wschodnim o ponad 800 kilometrów. Kozacy zapewniając te sukcesy korzystali z dostępności spławnych rzek, które niesamowicie ułatwiały komunikację między umocnionymi punktami i bazami myśliwskimi. Celem pierwszorzędnym dla tych konkwistadorów Syberii było zbadanie Jeniseju. Kolejny wodny olbrzym płynący z południa na północ wydawał się być niezwykle użyteczny. Usiłowano go przebyć na dwa sposoby. Drogą morską od Manangezji i ujścia obu do mroźnej delty Jeniseju, uchodzącego do Morza Karskiego, akwenu skutego lodem przez 8 do 9 miesięcy w roku. To jednak nie stanowiło dla awanturników problemu, którzy musieli działać już za kołem podbiegunowym i żywić się w szczarej tundrze. Drugim sposobem była droga lądowo-rzeczna w górnym biegu Jeniseju, co zostało ostatecznie wybrane jako główna metoda komunikacyjna. Ostatnie lata X i XVIII wieku to dalszy marsz na wschód i założenie po drodze Kuźniecka w 1618, Jinisejska w 1619 i Krasnojarska w 1628 roku. Kolejne 500 km na wschód przybliżało do Wielkiego Jeziora, które dla Burjatów miało status Świętego Morza Bajkału. Pierwszy Rosjanin miał je odkryć dopiero w 1643 roku. Ekspansja rosyjska została bowiem czasowo wstrzymana. Narastał opór miejscowych plemion. Kontrolowanie tak rozległych ziem, a mowa tu przecież o milionach kilometrów kwadratowych, było zadaniem skrajnie ciężkim dla prostego człowieka. A trzeba powiedzieć to wprost: niewielu Europejczyków na Syberii miało jakiekolwiek wykształcenie lub chociażby było piśmiennych. Dlatego tak bardzo cenni byli jeńcy pochwyceni podczas wojen z państwami europejskimi. Istotnie Polaków można było spotykać w bezkresie tajgi, gdy dowodzili podjazdami kozackimi lub doradzali miejscowym zarządcom w zakresie organizacji administracji, rolnictwa czy wojska. Nierzadko byli to szlachcice, którzy po zawarciu rozejmu w dywilinie czy pokoju w Polenowie uzyskiwali prawo powrotu do Rzeczpospolitej, lecz z niego nie korzystali. Robili to z różnych przyczyn. Albo byli już dobrze ustawieni i spragnieni wzbogacenia się w warunkach wolnej Amerykanki, mogli mieć miejscowe zobowiązania rodzinne, które zaciągnęli już w trakcie niewoli, albo przeszli już na prawosławie i przysięgli służbę Carowi, albo po prostu nie chcieli znosić jeszcze raz wiele tysięcy kilometrów podróży. Należy też wspomnieć, że i sami carscy urzędnicy mieli nakazane usilnie namawiać zachodnich specjalistów do pozostania na Syberii. Jako, że Rosja w XVII wieku była zafascynowana polską kulturą. Zaś język polski był językiem dworskiej arystokracji aż po czasy Piotra Wielkiego, Polaków na odludziu szanowano i ceniono. gdyż używanie siły fizycznej nie było wówczas w modzie, no chyba że jeńcy się buntowali. Wtedy rzadko miłosierdzie było stosowane. Tu też wchodzi kwestia morale carskich urzędników, no bo ono było skrajnie różne. Wielu Bojarów i Kozaków uważało, że ich pobyt na Syberii to czas, kiedy można się szybko wzbogacić, co otwierało możliwości zdzierania z autochtonów. I nielicznych rosyjskich chłopów, rażąco zawyżonych dziesięcin i jasaku. Jasak płacony był corocznie, lecz brak dokumentacji i jasności naliczenia daniny otwierał drogę do zrzynania środków do granic możliwości. Nieuczciwi poborcy nierzadko przychodzili nawet trzy razy w roku, żądając tej samej daniny, naliczanej od każdego samotnego mężczyzny w wysokości pięciu skórek soboli, lub małżeństwa w wysokości dziesięciu skórek w osadzie. Konieczność zbyt częstego polowania na zwierzyny dla skór i futer idących na podatki doprowadzało do straty źródła pożywienia, niezbyt łatwego do pozyskiwania w mroźnych partiach Syberii. Z kolei od częściowo osiadłych Tatarów i Ugrofinów oczekiwano dostarczenia bydła oraz zboża w ramach dziesięciny i roli państwowej. Zbiory nie zawsze były urodzajne, a wymagania utrzymania garnizonów wobec wielkiej problematyczności ściągania z zachodu pożywienia doprowadzały do grabieży autochtonów. Kirgizi, Kałmucy, Tatarzy podnosili broń i plądrowali nieufortyfikowane rosyjskie wsie. Przeciwko nim ruszały kozackie sotnie, które przeważnie rozgramiały wroga, nie mogącego stanąć do otwartej walki z Rosjanami, uzbrojonymi w coraz lepszą broń palną. Mimo tego opór cały czas podsycali niewychwyceni następcy sławnego Kuczuma, mający wielkie poważanie wśród stepowców. Sytuacja uspokoiła się dopiero w końcu lat 30. XVII wieku, gdy na południowym odcinku granicy rosyjskiej utworzył się Hanat Dżungarski, a więc państwo, z którym szło już negocjować. Najazdy i powstania zostały ograniczone. Zaś wobec ustabilizowania sytuacji wewnętrznej w europejskiej części Rosji, władze centralne znowu zaczęły koordynować działania kolonizacyjne na Syberii. W 1637 roku Car utworzył PRIKAS Syberyjski, pewnego rodzaju urząd lub nawet ministerstwo do spraw Syberii. PRIKAS miał olbrzymie kompetencje. Regulował sprawy górnictwa, hutnictwa, podatków, ekspedycji, sprawowania sądów, administracji oraz co najważniejsze, sprawował zarząd nad kozakami i prowadził rozmowy dyplomatyczne z ludami Syberii i krajami ościennymi. To dzięki powołaniu Prikazu można było zacząć ściągać efektywniej daniny oraz podatki do Moskwy. Oblicza się, że w połowie XVII wieku ziemie Syberyjskie, przecież bardzo słabo zaludnione. Zapewniały aż jedną trzecią przychodów Ceratu. Mając uporządkowane sprawy organizacyjne, można było wznowić ekspansję na wschód. Wobec oporu plemion stepowych oraz zorganizowania się dżungarii, Rosja zrezygnowała z wsparcia w kierunku Azji Środkowej i obrała wschodni kierunek jako priorytetowy. W 1631 roku założono ostróg Brack nad Wielkim, bo liczącym 1700 km dopływem Jeniseju, Angarą. Założenie Bracka poirytowało wojowniczych Burjatów, którzy nie zamierzali tolerować najeźdźców zmuszających ich do płacenia saku oraz, co istotne, do ujawnienia skąd mają srebro. Burjaci handlowali nim z Mongołami i stąd pozyskiwali cenny metal. Niemniej sam fakt posiadania kontaktów z producentami był dla Rosjan interesujący. Rozpoczęły się walki, które poskutkowały wyrżnięciem kozackiej załogi Bracka w 1635 roku, co na rok zlikwidowało obecność Rosjan nad środkowym biegiem angary. Walki z burgietami, bardzo zacięte, lecz sporadyczne, ciągnęły się przez następne 10 lat i zepsuły wiele krwi Rosjanom naprzód Bajkału. W tym samym czasie ekspedycje wkroczyły do krainy Jakutów, czyli dzisiejszej Jakucji. Główną arterią wodną tego potężnego kraju była rzeka Lena. Dziesiąta najdłuższa rzeka świata, licząca ponad 4400 km długości, uchodzi do morza w części Oceanu Arktycznego. Morze w praktyce jest zamarznięte od 9 do 11 miesięcy w roku. Mimo tego i od strony północnej kozacy z Manangezji eksplorowali rzekę. Płynąc leną w jej środkowym biegu zdecydowano założyć twierdzę o nazwie Jakutsk. Zatem w 1632 roku, kiedy Moskwa na zachodzie walczyła z Rzeczpospolitą, oblegając jej Smoleńsk, zaś się carem Rosji Władysław IV Waza ruszał na odsiecz miastu, Rosja znów istotnie przesunęła na wschodzie granice. Jakuck leży 1700 km na północny wschód od Bracka, najbliższej umocnionej siedziby rosyjskiej w ownym czasie. Jakuck bardzo szybko został stolicą jezdu, czyli powiatu, obejmującego nominalnie obszar wielkości 1,4 Europy, a to i tak było za mało. Kozacy słali do Jenisejska apele o posiłki, gdyż nawet dla nich zadanie przyłączania nowych ziem już ich przerastało przy szczupłych 300 żołnierzach. Pomoc miała nadejść, ale aż z Tobolska, oddalonego o przeszło 3000 km. Oczywistym jest, że posiłki potrzebowały kilku miesięcy na dotarcie na miejsce. W tym czasie miejscowy garnizon zdołał nakłonić Jakutów do płacenia Jasaku, i przysłanie zakładników jako gwarancji dobrego sprawowania. Zakładnikami obchodzono się łagodnie i rokrocznie wymieniano ich na nowych, a starych puszczano do swoich wiosek. O ile kozaków było niewiele w tej okolicy, to myśliwi z zachodniej Syberii dość szybko zadomowili się w Jakucji. Tu zaś mieli ręce pełne roboty, nawet bardziej niż wcześniej. Według danych z lat 40. XVII wieku, władze jakucka, wśród których był polski szlachcic, niejaki Eustachy Michalewski, Odnotowały obecność około 2000 traperów, którzy złożyli uwaga, uwaga tylko jednego roku. Dziesięcinę wysokości 147 z kursowoli. Zwierzęta futerkowe zdecydowanie nie miały lekko. Do Pacyfiku nie było już z Jakucka względnie daleko, od ledwo 800 km. Pierwszym poddanym cara, który dotarł nad wielką wodę, był niejaki Iwan Moskwitin którego dokonał tego w 1639 roku, gdy stanął nad brzegami Morza Ochockiego. A zatem w ciągu 58 lat Rosjanie przebyli w linii prostej dystans 4,5 tysiąca kilometrów, podporządkowując sobie jednocześnie te ziemie. Podobny sukces w historii świata odnieśli chyba tylko Hiszpanie w Amerykach, na czele z Pizarem czy Cortezem. Jednak tereny te należało w całości ujarzmić i zasiedlić. Granice, mimo że nominalnie określane, nie były w stanie ówczesnej geografii do dokładnego zweryfikowania, bo trzeba było dalszych wypraw. Na czele kilku szczególnie ważnych stanął Siemion Dierzniow. Ten kozacki podróżnik miał tylko rozejrzeć się po okolicy za nowym źródłem szybkiego wzbogacenia – kłami morsów. W konsekwencji swego zadania przywiózł niezwykle cenną wiedzę na temat kartografii w skali światowej. A było to tak. W 1647 roku wyruszył wraz z kupcami finansującymi jego wyprawę w dół Jakuckich Rzek. Wyprawa została przerwana z powodu skucia lodem tych rzek i doszła do skutku dopiero w roku kolejnym. Wraz z dwustoma dziesięcioma ludźmi ruszyli na Ocean Arktyczny, po drodze odkrywając rzekę Kołynę i jej okolice szczególnie mroźne miejsce, które w przyszłości będzie skupiskiem morderczych łagrów sowieckich. Minąwszy góry kołymskie i wypłynąwszy na pełne morze, opłynął Dierżnią w wyspę Wrangla i Półwysep Czukocki, co potem pokierowało go wprost na cieśninę Beringa. Znalazłszy się tam, wylądował po amerykańskiej stronie lądu, gdzie jednak nie zagrzał zbyt długo miejsca, choć upewnił się, że jest to nowy kontynent, zwany wówczas przez Rosjan Wielką Ziemią. Próbując wyrwać się z sztormowej pogody, potracił kilka koczy, czyli tychże statków, i wyprawa ledwo przetrwawszy, wylądowała na północnym skraju Kamczatki. Wraz z ocalałymi z 210-25 towarzyszami Dierzniow ruszył na północ i w 1649 roku u ujścia rzeki Anadyr założył ostróg Anadyrsk. Do względnej cywilizacji wrócił dopiero 4 lata później przywożąc niezwykle cenne raporty, za które został pod koniec życia mianowany atamanem kozackim w Jakucji. Sam zaś dorobił się na handlu kłami morsów, gdyż ujście Anadyru było obfite w ten surowiec. Tak więc do połowy wieku XVII Rosjanie mniej więcej osiągnęli dzisiejszą wschodnią granicę państwa, choć nie oznaczało to jeszcze skutecznej kontroli. Mogli przynajmniej twierdzić, że z mocy prawa odkrycia, ziemie te są podporządkowane cerowi. Jednak tak jak i buriaci w rejonach Czukotki, problemy, i to o wiele poważniejsze, miały sprawiać plemiona paleoazjatyckie lub paleosyberyjskie, żyjące w największym zacofaniu spośród wszystkich mieszkańców Syberii. Czukczowie, najsławniejsze pośród nich, stawiali zacięty opór Rosjanom tak mocno, że za względne uznanie zwierzchnictwa Rosja za rządów Katarzyny Wielkiej cofnęła garnizony i osadników z terenów zamieszkiwanego przez nich Półwyspu Czkockiego, co nie zmieniło się aż po czasy Związku Radzieckiego. Do zbadania pozostała jeszcze Kamczatka, obszar znaczny, trochę większy od powierzchni Polski, z aktywnymi wulkanami sięgającymi znacznej wysokości, tak jak np. mierząca 4700 m nad poziomem morza Kluczewska Sopka. Zaszczyt eksploracji Kamczatki przypadł Władimirowi Atłasowowi, który jako kupiec widział możliwość eksploatacji tej nieopanowanej ziemi. W 1697 ruszył na wyprawę, która dała dobre wyniki kartograficzne, naukowe oraz polityczne. Atłasow podporządkował plemiona Koryaków i Itelmenów, zmuszając ich do płacenia w anadyrsku Jasaku. Po dwóch latach wrócił do Moskwy, gdzie zdał raport na temat odkryć i został doceniony przez cara Piotra Wielkiego, który polecił mu dalsze badania terenu. Atłasow odkrył Wyspy Królewskie, lecz nie było dane mu na nich lądować. Jako, że był okrutnikiem tak i dla swoich towarzyszy, jak i autochtonów, podniesiono przeciwko niemu bunt, na którego czele stanął Polak, Iwan Kozyrjewski. Atłasow zginął. Zresztą by uniknąć śmierci z rąk carskich urzędników, zgłosił się do wojewody Jakuckiego jako ochotnik do wyprawy badawczej. W 1711 i 1713 lądował na Kurylach, skąd już było bardzo blisko do ziem japońskich. Kozyrjewski miał jeszcze zdobyć szczyt kluczewskiej sopki jako pierwszy człowiek w historii, po czym ścigany przez władzę, która jednak nie przebaczyła mu morderstwa i buntu, wstąpił do klasztoru i nawet został głową cerkwi na Kamczatce. Za samowolne opuszczenie Syberii, w celu wydania swoich opracowań na temat Kuryli i Hokkaido, został skazany na śmierć. Egzekucji jednak nie dożył. Dzięki jego pracy Rosja mogła zainteresować się nawiązaniem kontaktów z szogunatem Togłowów już w trzeciej dekadzie XVIII wieku, lecz to inne państwo azjatyckie koncentrowało wówczas sporą uwagę cara, czyli raczej już wówczas cesarza Rosji. Moskwa miała problem z mocarstwem znacznie bogatszym i potężniejszym od niej samej. Chiny, Mandżurów wcale nie były zadowolone z pojawienia się prawosławnego, chrześcijańskiego państwa na ziemi niczyjej i zamierzały zdecydowanie pokazać, kto będąc u siebie, rozdaje karty. Kozacy ciężko się tłukli z Burjatami w latach 30. i 40. XVII wieku, lecz jednocześnie posuwali się opornie w kierunku południowo-wschodnim ku jeziorze Bajkał. W 1643 roku ataman wasyl Poriakow ruszył w górę Leny wraz z 132 ochotnikami na zbadanie ostatniej wielkiej rzeki okolicy. Miejscowi nazywali ten ciek wodny rzeką Czarnego Smoka, dziś znamy go pod postacią Amuru. 2800 km szakowodnego uchodzącego do Pacyfiku stanowiło interesującą arterię komunikacyjną, to też ruszono by ją zbadać. Poriakow wykonał swe zadanie, a że był piśmienny jako jeden z nielicznych ludzi w Jakucji dał solidne świadectwo możliwości, jakie dałaby kolonizacja do Rzecza Amuru. Po nim na wyprawę w celu opanowania tej krainy ruszył Jerofiej Habarow, który mając błogosławieństwo wojewody Franzbeka w 1650 roku, wekwipowany w dwie armaty wraz z ponad setką ludzi, ruszył nad Amur. W rok później założył w środkowym biegu Amuru ostróg Aubazin i podporządkował plemiona Daurów i Duczerów. Typowe, standardowe działanie, a jednak efekt miał być inny niż dotychczas. Państwo Środka nie tolerowało zasiedlania rubieży swych granic na swym północnym odcinku, chcąc za wszelką cenę zachować strefę buforową. Rosjanie, wchłaniając wszystko, czego tknęli, niszczyli tę świętą dla Chińczyków zasadę. Mandżurowie, świeżo zdobywszy władzę w Pekinie, nie zamierzali tego tak zostawić. Już w 1652 roku zebrali 2000 tysiące żołnierzy i przegonili Habarowa za ubazinu. Habarow, dla szukania wsparcia, wyruszył do Moskwy, gdzie za rozpoczęcie konfliktu z Chinami został nobilitowany do Stanu Bojarskiego, zaś niewdzięczne zadanie radzenia sobie z gigantycznym problemem przypadło onufremu Stepanowowi. Ten mógł tylko umocnić się na Zabajkalu, gdzie w 1654 założył Ostróg Nerczyńsk, oprócz tego podejmował działania obronne i zaczepne, wskutek czego zginął w walce z mandżurskimi oddziałami w 1658 roku. Chińczycy, widząc, że Rosjanie zdecydowali się opuścić do Rzeczy Amuru, wstrzymali działania wojenne, lecz poselstwom przysyłanym z Moskwy niczego pokojowego nie oferowali. Trwał stan dziwnego zawieszenia, który miał zostać przerwany przez Polaka. Czas na opowieść o naszym rodaku, który korzystając ze sprzyjającej okazji założył na Dalekim Wschodzie nie niewioskę nie wioskę czy punkt handlowy, o nie, nie, nie. Nicefor Czernichowski stał się założycielem państwa krótkotrwałego co prawda, ale mającego uznanie oraz kontakty dyplomatyczne tak z Moskwy, jak i z Pekinu. A było to tak. Nicefor trafił do niewoli rosyjskiej wraz ze swym ojcem w roku 1632. Długo nie cieszył się statusem jeńca, gdyż na Syberii, gdzie trafił, nie opłacało się zdolnego szlachcica trzymać w zamknięciu i po zaprzysiężeniu służby w imię cara został on uwolniony. Przez następne lata otrzymywał odpowiedzialne zadania, dochodząc do stanowiska zarządcy ważelni soli w Ustkucie. Żył sobie szczęśliwie aż do roku 1660, gdy stało się dla niego wielkie nieszczęście. Przebywający w okolicy wojewoda Obuchow, odwiedziwszy Czernichowskiego, zauważył jego, no i tutaj źródła się różnią, bo chodzi albo o córkę, żonę lub siostrę. Wojewoda więc, zauważywszy krewną Czernichowskiego, zgwałcił ją pod dachem gospodarza. Nicefor nie mógł powstrzymać się od zemsty, lecz potrzebował czasu, mianowicie aż pięciu lat, by osobiście zadać cios gwałcicielowi. Obuchow zginął. szczerniachowski wiedział, że rząd carski za ten występek skaży go na śmierć. Nie chcąc posłużyć jako dodatek do szumniejniczego sznura, wziął ze sobą 84 kozaków, spore zapasy prowiantu i wyposażenia, po czym uciekli z Kirańska na południe. Polak wiedział, że tam, gdzie jest ziemia niczyja, ma największe szanse przetrwania. Tak trafił nad Amur, zaś po krótkich poszukiwaniach odnalazł zrujnowane pozostałości opuszczonego Aubazino. Tam zamieszkał i rozpoczął budowę nowego strogu. Bardzo dużego zresztą jak na warunki syberyjskie, bowiem miał od początku aż trzy baszty, koszary, magazyny i 1200 m2 powierzchni. Z tą umocnioną bazą Nicefor zaczął uprawiać nie tylko pola, które w tamtych stronach rodziło urodzajniej niż nad Leną, czy także politykę. Cwany Czernichowski Chińczykom deklarował, że Jaksa, jego własne państewko, nie jest tożsame z Rosją, zaś on sam jest zbiegłym buntownikiem walczącym z carem. Mandżurowie wobec tego faktu widzieli w Aubazinie rejon buforowy między nimi a Ceratem, pozwolili mu zostać w ostrogu i nie nękali go najazdami. Z miejscową ludnością na czele z Daurami Czernichowski pozawierał sojusze i traktaty handlowe, co stworzyło bezpieczną przystań dla wszystkich, którzy nie chcieli podlegać władzom syberyjskim. W następstwie szybko populacja wskutek imigracji rosła na tyle, że Nicefor mógł osadzać ludzi w nowo zakładanych wsiach nadamurskich. Siła militarna zaś jego wzrastała. Korzystając z pozyskiwanych rąk do pracy parał się rolnictwem, rzemiosłem oraz pozyskiwaniem skór. Co z nimi robił? To, co powiem, świadczy o jego absolutnej pragmatyczności. To, co w lesie jego myśliwi upolowali, on sam wysyłał do rosyjskiego Nerczyńska wraz z prośbą do tamtejszego wojewody by jasak, który on przesyła przez jego ręce dla cara, nie mieszać z innymi jasakami syberyjskimi. Jak to więc? Buntownik i lojalista w jednym? Czernichowski miał w tym swój cel. Jego dobrowolna danina sprawiła, że Rosja nie zdecydowała się zlikwidować jaksy, która przecież rzuciła jej wyzwanie w rejonie. I tak się stało. Aubazin kwitł. Chińczycy zaś oficjalną korespondencję kierowaną do mieszkańców państwa polskiego szlachcica tworzyli w języku urzędowym jaksy, a więc po polsku. Piękne osiągnięcie Bolaka pokazuje nam niezwykłą kartę historii Syberii w naszym kraju zupełnie nieznaną. A jak potoczyły się dalej losy Czernichowskiego? W końcu samodzielność musiała go znudzić, gdyż w 1672 roku po skazaniu go na śmierć, a potem szybkim łaskawieniu i nagrodzeniu ze strony samego cara Aleksego I zdecydował się wrócić na służbę rosyjską. Bogaty Czernichowski, jako wicewojewoda w mieście, którym wcześniej rządził samodzielnie, Prowadził oddziały kozackie przeciw niedawnym partnerom handlowym z Chin. Zmarł w 1675 roku, zaś jego synowie także pozostali w Rosji, mimo przysługującemu im prawa powrotu do ojczyzny. Gdy jaksa została wcielona do carstwa rosyjskiego, problem wspólnej granicy rosyjsko-chińskiej powrócił ze zdwojoną mocą. Mandżurowie mieli powyżej uszu śmiałości Europejczyków. też rozpoczęli działania wojenne w celu likwidacji tej coraz gęściej zaludnianej krainy. Cesarz z dynastii Qing, Haingsi, nakazał rozprawić się z Rosjanami, zaś ludy autochtoniczne przesiedlać w głąb państwa środka. Kozacy mieli przed sobą bardzo groźnego i licznego wroga, który, zorganizowany i zdyscyplinowany, nie był łatwym przeciwnikiem jak buntownicy czy zacofani, a także niewyszkoleni plemieńcy. Zacięta wojna trwała od 1682 do 1689 roku. Chińczycy zaś jako główny cel swych kampanii obierali Aubazin. Dwukrotnie oblegali twierdzę, nierzadko wysyłając żądanie poddania się w językach mandżurskim, rosyjskim i polskim. Walki były krwawe, bo obie strony były wyposażone w broń palną. Artyleria grzmiała tak z fortu jak i z Mimo znaczącej przewagi liczebnej Mandżurów, Rosjanie, otrzymawszy posiłki z założonego w 1661 roku Irkucka i Nerczyńska, utrzymywali się, choć nie bez poważnych strat. Konflikt zamrażał jakąkolwiek inną aktywność rosyjską na Dalekim Wschodzie, to też Moskwa zdecydowała się na negocjacje. Organem odpowiedzialnym za wynegocjowanie traktatu był już wspomniany przeze mnie Prikas Syberyjski. Po dyplomatycznych tarciach i pokonaniu uporu obu stron, Zdecydowano się za pośrednictwem wszędobelskich jezuitów podpisać traktat pokojowy w Nerczyńsku 27 sierpnia 1689 roku. Umowa została spisana w pięciu językach, lecz tym razem próżno byłoby szukać tam języka polskiego. Nowością jednak była łacina, nie używana przecież w Rosji czy Chinach, a mająca status języka autentycznego porozumienia. Rosja ewakuowała do Rzeczy Amuru, wycofując się daleko na północ nad rzekę Argun. Zaś i zobowiązali się nie fortyfikować uzyskanych ziem, pomniejszonych o pas terenu niezajętego przez oba państwa. Rosja więc konflikt przegrała, lecz pozwoliło jej to na założenie prawosławnej misji w Pekinie, nawiązaniu w końcu oficjalnych kontaktów handlowych i niejako usankcjonowanie przez Chiny rosyjskiej obecności na Syberii. Granica amurska miewała korekty jeszcze w XVIII wieku, gdy w Kiachcie u skraju Mongolii. W 1727 roku obie delegacje zdecydowały się dookreślić wspólną granicę dla świętego spokoju. Układ jaktański określił granicę rosyjsko-chińską na dalsze 130 lat. Wproczyliśmy w tej długiej i pasjonującej, myślę, historii w wieku XVIII. Odkryć zdecydowanie było już mniej. Choć do historii globalnej przeszły wyprawy Duńczyka na rosyjskiej służbie Vitusa Beringa. Car Piotr I polecił mu zbadanie odkryć dziedzniowa i potwierdzenie, czy Azji i Ameryki nie łączy przypadkiem pomost lądowy. Bering już po śmierci swojego pierwotnego pracodawcy, w latach 1728-1730, operując z rosyjskiej kamczatki, Eksplorował wody Morza Ochockiego i morza, któremu później angielski odkrywca, James Cook, nadał jego imię. Wieżnio płynąc w sztormowych warunkach na małych jednostkach wodnych, wiek wcześniej nie mylił się. Duńczyk pospieszył do Petersburga zdać relacje z podróży, co uradowało cesarzową Annę, która nakazała zorganizowanie wielkiej ekspedycji wraz z naukowcami z Rosyjskiej Akademii Nauk. To nie był już czas kozackich, niepiśmiennych odkrywców, lecz czas oświecenia i rozkwitu nauk przyrodniczych, co implikowało większy profesjonalizm badawczy. Bering wziął udział w tych wyprawach i w latach 1737-1741 ofiarnie kierował ekspedycję polarną. Jego podróż oparła się na założeniu nowej lokacji na Kamczatce Pietropawłowska, gdzie konstruował przez trzy lata w ciężkich chałupniczych warunkach dwa solidne okręty Święty Piotr i Święty Paweł. Z nimi ruszył w 1740 roku na ocean, badając wody okalające Japonię od wschodu oraz zachodnie wybrzeża Ameryki. Efektem wyprawy było zdobycie wielu informacji o Alasce i Kurylach, co pozwoliło rosyjskim myśliwym zainstalować się na tej pierwszej, jako pierwsi Europejczycy, w 1784 roku. Rosyjska Alaska momentami, sięgająca aż po dzisiejszy Oregon i Kalifornię, będąc trudną do utrzymania z Syberii ziemią, znajdowała się w rękach dynastii Romanowów aż do roku 1867, kiedy to została sprzedana Stanom Zjednoczonym za kwotę 7 milionów 200 tysięcy dolarów amerykańskich. Co ciekawe, w transakcji po stronie amerykańskiej uczestniczył bohater wojny secesyjnej, generał Włodzimierz Krzyżanowski. Wracając jednak do Beringa. Zachorowawszy na szkorbut, nie wrócił żywy z wyprawy. Zmarł w grudniu 1741 roku, zaś wyspa, na której został pogrzebany, nosi dziś, tak jak i sławna cieśnina, jego imię. 18-wieczna Syberia zaludniła się coraz liczniejszymi zesłańcami. Rządzący w Petersburgu pozwalali bojarom na zsyłki dożywotnie winnych rozmaitych przestępstw, co miało zmniejszyć przestępczość w europejskiej części państwa i dać zyski dla azjatyckiej części. Ruch ludności był stosunkowo duży, zwłaszcza wśród ludności wiejskiej, mimo zakazów dla chłopstwa, które przekradało się przez kozackie kordony i posterunki. Chłopi, bowiem, będąc przypasani do ziemi, nie mogli się przeprowadzać od tak, zaś wobec wielkiego wyzysku feudalnego szukali nowego życia za Uralem. Konsekwencją życia w niezgodzie z prawem było powstawanie wiosek w absolutnym ludzi, o których aparat administracyjny potrafił nie wiedzieć nawet przez kilka dziesięcioleci. W swojej przystani na Syberii szukali także wszelcy odstępcy od oficjalnej cerkwi prawosławnej. Zwłaszcza stare obrzędowcy poczuli się tu względnie bezpiecznie, choć cerkiewne władze duchowne, nasyłając swoje komisje, mające nawet uprawnienia policyjne, nie ułatwiały im tego życia. Bywało, że wobec groźby represji sekciarskie skupiska potrafiły dokonywać masowych samospaleń. Wobec takich okropności i ubytków w płatnikach, karytarzyna wielka odebrała cerkwi uprawnienia do siłowego nawracania na ortodoksję. Nie licząc jednak tego, organizacja kościelna na Syberii kwitła. Organizowano nowe eparchie, czyli odpowiednik diecezji. Nawracano syberyjskie ludy na prawosławie, z przyzwoitym efektem, zakładano potężne monastery. Osadzenie cerkwi w rejonie dawało większą stabilizację i zaprowadzało porządek duchowy i moralny. Petersburg zaczął w tym samym czasie ograniczać samowolkę wojewodów i urzędników, wysyłając komisje do badania przypadków zdzierstw. Nierzadko wymierzano za zdzierstwa kary śmierci. Ustalano nowe, obowiązujące sumy danin, pozwalając plemiennym starszyznom na kontrolę zbierania jasaku. Część ośrodków miejskich, założonych jako ostrogi, bujnie się rozwijała. Największy Tobolsk liczył w połowie XVIII wieku około 15 tysięcy mieszkańców. Tobolsk zresztą został w 1708 roku stolicą pierwszej guberni syberyjskiej, która obejmowała swym zasięgiem administracyjnym wszystkie tereny na wschód od Uralu. Dzieliła się na trzy prowincje. Tobolską, Jenisejską i Irkucką. W 1764 wydzielono z niej nową gubernię irkucką, zaś niejako rekompensując straty Tobolska, Caryca Katarzyna II ustanowiła przejściowe Cesarstwo Syberyjskie, ze stolicą w Tobolsku. Miejscowy gubernator zasiadał na specjalnym tronie cesarskim, gdy przyjmował poselstwa zagraniczne. Synowi Katarzyny i domniemanemu synowi króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego nie podobał się ten zamysł, by jakiś tam ważny carski artefakt znajdował się daleko od Pałacu Zimowego. I w 1796 roku Paweł I nakazał zabrać tron do Europy i zlikwidować ten tytularny bezsens. Spokój na Syberii. Zakłócały wtedy tylko sprawy wewnętrzne, a więc powstania chłopskie, autochtonów czy zesłańców. Do jednego z najsłynniejszego doprowadził polsko-węgierski szlachcic, weteran Konfederacji Barskiej, Maurycy Beniowski. Znane są jego losy, które rozpromował Juliusz Słowacki w swoim parlamentacie na jego temat. Beniowski był uznanym kartografem, zaś chcąc wydostać się z Kamczatki, na którą został zesłany, zobowiązał się do jej badania. Ta względna wolność i odpowiedzialne zadanie, które otrzymał, umożliwiły mu zorganizowanie spisku zakończonego sukcesem i tymczasowym opanowaniem Bolszeriecka, którego komendanta zabił, zaś jego córkę za jej pozwoleniem miał uczynić swą kochanką. Beniowski z sukcesem uciekł z Kamczatki w 1771 roku na galeocie Święty Piotr i Święty Paweł wraz z ochotnikami, którzy zgodzili się mu towarzyszyć. Jego akcja i kradzież tajnych dokumentów oraz mapy wzbudziły ferment nie tylko w Irkucku i Tobolsku, lecz w samym Petersburgu. Długo badano tą sprawę, której sława dość szybko rozeszła się po świecie. W końcu XVIII wieku Rosja odkrywała nowe bogactwa Syberii, złoża metali, zwłaszcza złota. Nad górnym biegiem Irtyszu powstawały nowe osady, takie jak Omsk które miały zabezpieczać nowych osadników przed dżungarami, to właśnie tam, kilka później, natrafiono na pierwsze złoża. Dochody płynęły szeroko do cesarskiego skarbca. Przychody przynosił też handel tak z Chinami, jak i z Kanatami Azji Środkowej, lecz to nie wystarczało. Nowych partnerów widziano w częściowo znanej, bo zasłyszanej od Holendrów Japonii. Wiedziano, że jest to kraj zamknięty i izolujący się, mimo tego rosyjscy kupcy usiłowali nawiązać kontakty handlowe, lądując na Hokkaido. Bezskutecznie. Japonia nie chciała się otworzyć przed Rosjanami. Mimo tego, tak jak i z Chińczykami, Rosjanie zaczynali mieć zatargi terytorialne z szogunatem Tokugawów. Powodem była rosyjska obecność na Sahalinie, znanym Japonii uważającym go za swoją strefę wpływów. XIX wiek miał przynieść poważne następstwa wspólnej obecności tych dwóch państw w tym rejonie. Do tego, co się wydarzyło w dwóch następnych stuleciach, opowiem jednak w trzeciej, ostatniej części tej krótkiej serii. Trzymajcie się ciepło i wszystkiego, co najlepsze dla Was, drodzy słuchacze, w nowym Anno Domini 2023. Niech Wam będzie tylko lepiej. Z tej strony, Adrian Trun, a to była Struna Świata na kanale Podróży bez paszportu. Do usłyszenia już wkrótce. Struna Świata. Tradycja historyczna Adriana Truna.